Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Dzisiejszy program Jedź Bezpiecznie poświęcimy skrzyżowaniu ulic Świętej Gertrudy, Świętego Idziego i Bernardyńskiej w Krakowie. Napisał do nas pan Michał, który jeździ tędy codziennie, chce z ulicy Świętej Gertrudy skręcić w prawo w ulicę Świętego Idziego i ma problem. I pisze, cytuję, nie może skręcić spokojnie, ponieważ ci z Bernardyńskiej ryją się i robi się zamieszanie. No co ty o tym sądzisz? Problem rzeczywiście jest, ale wynikać on może tylko z tego, że pan Michał i niektórzy inni kierowcy chcą sobie ułatwić życie. Ponieważ skręcają w prawo, a ci wjeżdżający z Bernardyńskiej w lewo, w tym przypadku ci skręcający w prawo mają pierwszeństwo, tak i w każdym innym przypadku, skręt w prawo jest przed skrętem w lewo. Chcieliby wjechać od razu na pas lewy Świętego Idziego, żeby nie musieć potem zmienić pasów ruchu, żeby mieć łatwo, a mogą sobie po prostu tak jechać i myśleć o czymś innym. Ale to nie jest dobra metoda i trzeba zwrócić uwagę na to, że ci kierowcy z Bernardyńskiej też kiedyś muszą wyjechać. Pan Michał mówi, że się ryją. No jadą, może raczej po prostu jadą i chcą jechać i kiedyś muszą jechać. Być może pan, panie Michale, też będzie kiedyś musiał jechać z ulicy Bernardyńskiej. No i właśnie, jeżeli wszyscy z Gertrudy będą skręcali na lewy pas, mogą tak zrobić, skręt jest z jednego pasa, czyli mogą od razu ukończyć na lewym pasie Świętego Idziego, no ale wtedy się z Bernardyńskiej nie wyjadą. W związku z tym apelujemy o to, aby nie wykorzystywać w tym przypadku swojego przywileju skrętu na pas dowolny, na ten, który ma potem kontynuację, tylko żeby właśnie skręcić na prawy pas, wyjeżdżając z ulicy Świętej Gertrudy, a potem na zasadzie zamka błyskawicznego, na zasadzie suwaka, przy końcu, przy połączeniu się tych dwóch pasów ruchu, w tym miejscu zmienić pas, na zasadzie raz jeden pojazd, raz drugi. To się udaje, proszę Państwa. Mam nadzieję, że będą tego typu przykłady dzisiaj w naszym programie widoczne. Ale oczywiście wymaga większej uwagi, większego skupienia niż pomysł pana Michała na to, żeby na lewy pas i mieć święty spokój. To jest niepartnerskie, to jest dozwolone, panie Michale, tyle że to jest niepartnerskie. No te porady, jak bezpiecznie i prawidłowo przejechać to skrzyżowanie, brzmią bardzo prosto, no ale tutaj bardzo często się zdarza, że kierowcy sobie nie radzą. No niestety, dochodzi często do blokowania tego skrzyżowania. Ci wyjeżdżający od Stradomia nie mają się już zupełnie gdzie zmieścić, bo zostają tam te pojazdy na koronie skrzyżowania. Natomiast ten prawy pas Świętego Idziego, który ma tutaj no 200 metrów, jest zupełnie pusty i niewykorzystany. Chodzi o to w związku z tym, żeby koniecznie ten prawy pas wypełniać do końca i nie przenosić korków na Stradom aż do Dietla, na Bernardyńską aż do Sukienniczej Koletek i na Gertrudy, bo to wszystko razem współpracuje, to naczynia połączone, aż gdzieś tam powiedzmy za ulicę Sebastiana, tylko żeby to wszystko płynnie, jak w Zamku Błyskawicznym, zazębiało się. Płynność ruchu jest prawie tak samo ważna jak bezpieczeństwo ruchu. A dodatkowo tutaj pewnie też blokuje się dlatego, że bardzo często wjeżdżają tutaj dorożki i nikt nie chce ich przepuścić, ponieważ nikt za taką dorożką nie chce jechać. No, jesteśmy w samym centrum Starego Krakowa. Rzeczywiście jest problem dorożek, ale no, nie ma jak tych dorożek inaczej tędy przepuścić. Turyści chcą zobaczyć Wawel. No i niestety tworzą się tutaj korki. Jest to w jakimś stopniu droga tranzytowa i droga turystyczna. Dlatego właśnie to nasz dzisiejszy program jest istotny, żebyśmy współpracowali. To może teraz pokażemy, jak prawidłowo przejechać to skrzyżowanie. Oczywiście, po raz kolejny pokażemy. Skręcając w prawo ze Świętej Gertrudy, skręcamy na prawy pas, który się kończy, ale który na razie istnieje. A później przepleciemy się z pojazdami, które jadą lewym pasem. No pewnie ci, którzy jadą właśnie od Bernardyńskiej. I raz jeden, raz drugi pojazd pojedzie dalej. I tutaj właśnie dobry przykład do końca pasa. I proszę, Zamek Błyskawiczny i teraz Golf. Troszkę nerwowo, może niepotrzebnie dziękuję. To powinno być oczywiste, ale w porządku. I teraz Volvo, a za nim Skoda Superb, tak? Tak, da się. A tamta Toyota za wcześnie. A po co tam? To już strata jest tych 10-12 metrów. A kolejna Skoda zupełnie bez sensu. No dlaczego tam?
I zobaczcie Państwo, to się od razu przenosi korek na ulice sąsiednie. Nie wiem, jak zachowa się stara Omega, ale też mi się wydaje, że za wcześnie chce ten pas zmienić. Jeszcze nawet nie powinna kierunkowskazu włączać. No jedźmy tutaj dalej. No strzałka pokazuje, że pas się kończy, no ale jeszcze się nie skończył. W korku jedźmy do końca pasa. Te strzałki mają większe znaczenie, jak jedziemy szybciej, płynnie, jak nie ma ruchu. Jak jest tak wzmożony ruch jak teraz, jedźmy do końca pasem ruchu. Tyle razy to powtarzaliśmy i dalej o to apelujemy. Wszyscy za wcześnie, tak by się nas w tej chwili bali, że ich filmujemy i chcieli wcześniej zmienić pas ruchu. Po co? Dwa przykłady przed chwilą, trzy nawet znakomitej jazdy. W tej chwili przykłady jazdy gorszej. Popatrzcie Państwo na tego busa. No jeszcze gorzej. I to zawodowy kierowca. Może ci wszyscy kierowcy po prostu boją się tutaj dojechać do końca, że pomyślą, że oni tu cwaniakują, że jadą do końca, że to jest niedobrze. No więc właśnie po to ten program i nasze wcześniejsze programy, żeby ci kierowcy nie byli traktowani jako cwaniacy, tylko jako normalnie, poprawnie, mądrze jeżdżący. Szkoda, że tak nie boimy się przekraczać prędkości, wyprzedzać na przejściach dla pieszych, cwaniakować, bo takie przypadki są w innych sytuacjach, na przykład skręcać prawo z lewego pasa i tak dalej, naruszać linie ciągłe. Wtedy jakoś nie mamy zahamowań. Tutaj nie rozumiem, skąd bierze się zahamowanie jazdy do końca pasem ruchu. No proszę bardzo, a tutaj jaki pozytywny przykład. Tutaj się pani nie mogła zmieścić i po prostu ominęła i pojechała dalej. W ogóle zauważyłam, że panie jakoś lepiej, sprawniej jeżdżą niż panowie. Tak, muszę przyznać, że panie górują nad panami w tej chwili. No tamto ominięcie, ale cóż, no ten pan po prostu blokował. Panowie zastanawiają, wahają, blokują, a panie sprytnie, aczkolwiek absolutnie zgodnie z przepisami i z tendencją tego, żeby sobie ułatwiać, a nie utrudniać, pojechały. Tutaj następna pani też znakomicie. No właśnie, to nas cieszy. A tutaj taksówkarz stoi, zawisł jakby, blokuje. A potem się denerwujemy, że są korki. Korki były, są i będą, ale możemy je albo zmniejszać i ta jazda stanie się przyjemna, albo je zwiększać bezmyślnym, bezsensownym działaniem. Żeby co, potem już mieć spokój, nie trzeba było zmieniać pasa ruchu? To co, nie umiemy zmieniać pasów ruchu? I to taksówkarze, i to kierowcy zawodowi, kierowcy dostawczych samochodów? No wstyd. A teraz przykład przysłany przez naszego widza, ulica Armii Krajowej. I popatrzcie Państwo, jak wszystko pięknie działa. Nawet ci wyjeżdżający z drogi podporządkowanej mają swoje miejsce. Pięknie wszystko się zazębia. Zamek błyskawiczny, wzorowy. Cieszy nas to. Oby tak wszędzie. Oby tak również na skrzyżowaniu Gertrudy, Świętego Idziego i Bernardyńskiej. Przypadki kompletnie beznadziejne. Popatrzcie Państwo, pas jest całkowicie wolny, natomiast pojazdy kłębią się na koronie skrzyżowania. Blokujemy się, proszę Państwa, ponieważ wszyscy chcą wjechać na jeden pas. Nie chcę użyć słowa skandal, ale no, to bez sensu, naprawdę bez sensu. A oni tam stoją i czekają. Czekają na Godota. Wyjedziemy z ulicy Bernardyńskiej. W lewo, mam nadzieję, że będziemy mieli miejsce. Jak widać, olbrzymia ilość pojazdów wyjeżdża z ulicy Stradom. Tutaj taką miałbym uwagę dla wyjeżdżających z ulicy Stradom. Jeżeli lewy pas zajęty, wjeżdżajcie na prawy. I potem do końca i zamek błyskawiczny. Tak, żeby wykorzystać całą powierzchnię, tę deficytową powierzchnię ulic krakowskich. No i niestety mam trochę zablokowane skrzyżowanie do tego lewoskrętu. Popatrzcie Państwo. No, ale jakoś to się jeszcze uda. Muszę uważać, co zrobi Honda, ale nie chce wjeżdżać na mnie dobrze. Aczkolwiek, jak widzę w lusterku, tak z oporami wjeżdża na ten prawy pas zupełnie niepotrzebnie. No, ale wjechała, nie mogę powiedzieć. Teraz jedzie dalej. No to dobrze, no to można uznać. A ci kierowcy, którzy skręcają z ulicy Świętej Gertrudy w lewo, w Stradom, też mają pierwszeństwo przed skręcającymi z Bernardyńskiej? Nie. I tutaj też ważna uwaga. No bo właśnie, jeśli skręcamy w lewo, ustępujemy pierwszeństwo skręcającym w prawo. W związku z tym pojazd skręcający w lewo z Gertrudy ustępuje pierwszeństwa skręcającym w prawo z Bernardyńskiej. Pamiętajmy o tym. Często widzi się tutaj wymuszenia pierwszeństwa pojazdów jadących w lewo z Gertrudy w Stradom. Ale teraz słyszeliśmy, jakiś tramwaj bardzo dzwonił. Czy tutaj zdarza się, że samochody na przykład blokują tramwaje? A tu widzimy karygodny przykład. Pani jadąca Toyotą zablokowała tramwaj. Jedzie torowiskiem wyłączonym z ruchu powszechnego. Ciągłe linie jakby dla niej nie istniały. Wjechała tam w najlepsze. No cóż, wstyd, proszę pani, wstyd.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.